Cześć, co słychać? Agnieszka w młodości chciała zmieniać świat. Angażować się w szlachetne inicjatywy i sprawić, aby ta planeta była lepszym miejscem do życia. Teraz życie Agnieszki biegnie w zawrotnym tempie między rodziną i pracą. Czas leci jak szalony. Dziś był wyczerpujący dzień i Agnieszka cieszy się chwilą odpoczynku. Podczas czytania gazety coś przykuwa jej uwagę. To jedna z tych historii, które sprawiają, że myśli, tak dalej być nie może. Więc postanawia działać. Wchodzi na citizengo.org i tworzy internetową petycję. Od tej chwili dzieje się coś wspaniałego. Agnieszka nie jest sama. Jest wiele osób, które również pomyślały, że tak dalej być nie może. I tym sposobem tysiące ludzi z różnych krajów przyłączają się do petycji, aby wpłynąć na tych, którzy podejmują decyzje. Agnieszka uważa, że przyszłym pokoleniom powinniśmy zostawić lepszy świat. Co więcej, Citizen Go broni tych samych wartości co ona. Życia, rodziny i wolności. Dobrze jest wiedzieć, że wszystkie petycje na Citizen Go bronią godności człowieka, co dla Agnieszki zawsze było bardzo ważne. Agnieszka i miliony ludzi na całym świecie nie chcą zaakceptować sytuacji, w której mała grupa najpotężniejszych ma więcej wpływu na rzeczywistość niż obywatele. Zmiana tej rzeczywistości nie jest jedynie pragnieniem, lecz staje się teraźniejszością, czyli czymś, co ma miejsce teraz. Citizen Go sprawia, że zbliżenie głosu obywateli do rządzących staje się możliwe. Jako odpowiedzialni ludzie nie możemy pozwolić na to, aby nas ignorowano, a nasze wartości były atakowane. Właśnie nadszedł czas, aby twój głos został wysłuchany. Przypomnij sobie, czy gdy byłeś młody, nie chciałeś zmieniać świata? Znajdź w sobie zaangażowanego obywatela. Na miejsca, gotowi. Citizen Go.